Wieczór, kochani. Mam na imię Izabela Jaruszewska i chciałam wam opowiedzieć o sobie i o tym, jak spotkałam prawdziwego Boga. Tak jak wy zapewne, wychowywałam się całe życie w rodzinie katolickiej i tak naprawdę Bóg dla mnie był martwy. Chodziłam do kościoła, przyjęłam wszelkie niezbędne sakramenty, obchodziłam święta, ale Bóg dla mnie był martwy. Robiłam to, bo to była dla mnie tradycja. Nigdy w życiu nie spotkałam Go prawdziwie. Nigdy w życiu wcześniej nie uczynił dla mnie żadnego cudu. Wręcz przeciwnie. Czasem miałam do niego żal i przeklinałam go, kiedy mi się nie powodziło. Przyjechałam do Warszawy jako wykształcona osoba. Zaczęłam wspinać się po szczeblach kariery. Założyłam własną firmę i ciągle chciałam zarabiać więcej pieniędzy, żeby mieć więcej szczęścia w życiu. I nic innego mnie nie obchodziło. Jak tylko rozwój osobisty, rozwój swojej kariery, rozwój firmy, zarabiania więcej kasy, wyjazdy na kolejne wakacje. I tak naprawdę szukałam szczęścia. Choć zdobywałam kolejne elementy, kolejne szczeble swojej kariery, to nie mogłam znaleźć zaspokojenia, bo miałam pustkę w sercu, a Boga nie miałam, dlatego że On był dla mnie martwy w tamtym czasie. Dużo rzeczy się zmieniło w chwili, kiedy zaczęłam czuć, że ten świat i to życie mnie nie zaspokaja, że czegoś cały czas mi brakuje, że wchodzę w kolejne relacje, że szukam miłości, że jestem blisko innych ludzi, a nadal jej pragnę, a nadal czuję pustkę. Wielki przełom nastąpił, kiedy w swoim życiu usiadłam i powiedziałam: Boże, nie może tak być. Ja nie wierzę w to, że to jest koniec. Że człowiek jest wykształcony, ma pieniądze, zdobywa kolejne szczeble kariery, ma kolejną miłość w swoim życiu i ciągle stale odczuwa pustkę i nikt i nic nie może tej pustki zapewnić. To nie tak, Boże. Ja nie wierzę w to, że ten świat stworzyłeś takim, że jest taki ułomny, że jest coś więcej. Zawołałam do Niego: jeżeli istniejesz, to przyjdź do mojego życia. Nie w kościele. Zawołałam w domu, w swoim pokoju. Zawołałam szczerze ze swojego serca, ponieważ nie mogłam uwierzyć, że to, do czego doszłam w życiu, to jest koniec i nic więcej nie ma. To nieprawda. Czytałam o uzdrowieniach, słyszałam o uzdrowieniach, słyszałam, jak ludzie głoszą na ulicach, myślałam, że są niespełna rozumu. Aż w końcu dotarło to do mnie. Spotkałam ludzi, którzy prawdziwie ogłosili mi Ewangelię. Prawdziwie, dlatego że ta, którą na co dzień słyszymy, jest niepełna. A ja wam dzisiaj powiem, jaka jest pełna Ewangelia. Jezus, kiedy umarł na krzyżu, kiedy dokonała się wymiana krzyżowa, On umarł za te grzechy, które popełniliście i te, które popełnicie, abyście mogli pójść do nieba. On umarł za was, oddał swoje życie, niezależnie od tego, czy dzisiaj żyjesz dobrym życiem, czy złym, jeżeli nie uwierzyłeś w to, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu i nie oddałeś Mu swoim sercem swojego życia, idziesz do piekła. Nie ma czyśćca, jest niebo i piekło. Jeżeli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, chociaż jesteś dobrym człowiekiem, to niestety nie ma to znaczenia. Dlatego, że Bóg jest święty i każdy człowiek, niezależnie od tego, jakim życiem żyje tu na ziemi, kiedyś w myślach skłamał, kiedyś kogoś przeklął, kiedyś o kimś źle pomyślał, a to jest grzech, a ceną za grzech jest śmierć. I jedyne rozwiązanie, jakie Bóg zesłał na ziemię, aby uratować ludzi, to zesłał Jezusa, który oddał za nas swoje życie. I ta prawda, kochani, mnie uwolniła. W momencie, kiedy uwierzyłam to w swoim sercu, spotkałam prawdziwego Boga. Nie powiem wam jak, nie powiem wam, jak się dni zaczęły zmieniać. Nie nastąpiło to od razu, ale każdego dnia było coraz lepiej. Zaczęłam widzieć kolory, zaczęłam czuć smaki, zaczęłam cieszyć się życiem. Aż Bóg przyszedł do mnie fizycznie. Ja fizycznie spotkałam Jezusa. Jak wam mam to dzisiaj wytłumaczyć? Nie jestem w stanie. Dlatego, że to jest takie doświadczenie, które sam człowiek musi przeżyć indywidualnie. Natomiast to nie jest ten martwy Bóg, którego ja kiedyś znałam. To nie jest sam Kościół, to nie jest przebywanie w Kościele, to nie są tylko i wyłącznie sakramenty, to nie jest spowiedź. Bóg naprawdę fizycznie istnieje. Jest to osoba, z którą można mieć autentycznie relacje. Krzyż Jezusa zbawia, krzyż Jezusa uzdrawia. Wystarczy w to uwierzyć. W Piśmie Świętym jest napisane, że nawet głupi nie zbłądzi. Ewangelia jest prosta. Trzeba być naprawdę bezmyślną osobą, żeby nie zrozumieć i nie przyjąć Ewangelii. Bóg uczynił to tak prostym, że prościej się nie da. Zesłał Jezusa, który umarł na krzyżu, abyś ty, jak w to uwierzysz w swoim sercu, poszedł do nieba. Koniec.
zesłał Jezusa, który umarł na krzyżu i przybił wszystkie choroby, wszelkie przekleństwa pokoleniowe, przybił każdy nowotwór, każdą padaczkę, przybił alkoholizm, przybił uzależnienie od narkotyków. W chwili, kiedy w to uwierzysz, zostaniesz uwolniony. Dlatego, że Jezus żyje. Duch Święty został nam posłany. Wszyscy ci, którzy uwierzyli w śmierć za nich Jezusa na krzyżu i oddadzą swoje życie Jezusowi, rodzą się na nowo. Są nowym stworzeniem. Wszelkie grzechy są wymazane. Bóg mówi, na twoje grzechy nie wspomnę. On nie spojrzy na twoje grzechy. On nie będzie patrzył na ciebie z perspektywy grzesznika, ale z perspektywy śmierci Jezusa. Wszelkie zasługi Jezusa zostaną tobie przypisane. Wystarczy tylko uwierzyć. Tylko uwierzyć. Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Czy ty wierzysz w to? Prawdziwie. Jesteśmy w kraju katolickim. 90% osób podaje się za wierzących. To jest nieprawda. A wiecie dlaczego? Bo podawałam się za wierzącą i nią nie byłam. I Bóg dla mnie nie istniał, bo był martwy. I ja dla Niego nie istniałam. Bo On mnie nie widział, bo nie byłam nowonarodzona. Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Czy ty prawdziwie wierzysz w Boga? Czy idziesz do nieba? Czy jesteś tego pewien? Bo ja jestem tego pewna. Odkąd narodziłam się na nowo, uwierzyłam, że Jezus oddał swoje życie za mnie na krzyżu, wiem, że idę do nieba. Nie ma we mnie lęku przed śmiercią. Nie ma we mnie lęku przed głoszeniem tu dzisiaj przed wami. Nie ma w ogóle we mnie lęku. Dlatego, że Bóg jest we mnie, że jestem nowonarodzonym człowiekiem. I ty też tak możesz, bo każdy tak może. Dlaczego? Dlatego, że Ewangelia jest prosta. Dlatego, że Jezus umarł na krzyżu i wykonało się. Co się wykonało? Oddał życie za ciebie, abyś ty w prosty sposób, przyjmując to do swojego serca, poszedł do nieba. Prościej się nie da, kochani. Ewangelia jest prosta. Zawołaj dzisiaj do Boga. Boże, nie żyłem z Tobą, ale jeżeli Ty jesteś, jeżeli ta kobieta mówi prawdę, to przyjdź do mojego życia. Uzdrów moje życie, podnieś mnie z narkotyków, podnieś mnie z alkoholu, podnieś mnie z mojej samotności. Kochani, takie jest nasze społeczeństwo, w którym żyjemy. Myślicie, że nie wiem? Mam znajomych, obserwuję swoich znajomych, obserwuję życie ludzi, którzy nie są narodzeni z Bożego Ducha. Mam świadectwo ludzi z poprzedniego życia. Wiem, jak sama żyłam. Wiem, jaką pustkę ludzie odczuwają. Nic nie wypełni tej pustki. Ani nowa miłość, ani nowe usta, ani nowy partner, ani nowa praca, ani kolejne pieniądze, narkotyki czy imprezy. Nic. Bo to jest pustka, którą może wypełnić tylko Bóg. I tym Bogiem jest Jezus, który zszedł na ziemię, żeby za ciebie umrzeć, żeby twoje życie było podniesione, żebyś wyszedł z patologii, w której jesteś w chwili obecnej. Jakakolwiek by ona nie była, bo Bóg jest święty. Pokutujcie, kochani. Zastanówcie się nad swoim życiem. Dlatego, że nieważne jest to, czy jesteś dobry, czy zły. Jeżeli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to i tak idziesz do piekła.